Audycja Bezpieczeństwo, Tygodnika Gazeta Finansowa, Robert Heda, witam Państwa dziś w nieco odmiennej formule, odzwyczajowej. Naszym gościem jest dr Wojciech Staniuk, nauczyciel akademicki, wykładowca specjalizujący się w dziedzinie bezpieczeństwa. Natomiast prywatnie człowiek o e, niezwykle bogatej biografii. Jest, e, był oficerem Wojska Polskiego, absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych, następnie dowódcą pododdziału wybuchowego jak pozwolę sobie to nazwać czyli pododdziału rozminowania w jednej z brygad saperskich. Potem um, jego kariera potoczyła się w ramach jednostki specjalnej GROM i w końcu Agencji Wywiadu. Także nasz gość jest nie tylko teoretykiem e, i ekspertem bezpieczeństwa, a jest to modne słowo, namnożyło nam się ekspertów, ale Wojtek jest ekspertem przez duże E, dlatego że jest praktykiem, wieloletnim praktykiem. Dla nas jest przede wszystkim autorem fantastycznej książki Pozycji Mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko współczesny wywiad Humint. Ja pozwolę sobie ją Państwu zaprezentować. Moja ocena to przede wszystkim kompendium wiedzy na temat najbardziej skomplikowanego rodzaju działalności wywiadu jakim jest wywiad osobowy zwany także wywiadem agenturalnym. To kompendium wiedzy, jak powiedziałem, dlatego że Wojtek ujął działalność tego rodzaju wywiadu i w aspekcie historycznym, i dokonał bieżącej oceny, ale też wskazał na perspektywy, co jest niezwykle ważne i unikalne w ogóle na naszym rynku wydawniczym. Nie tylko w, polecam amatorom em, pozycję Wojtka, ale moim zdaniem ona się w skryptoriach wszystkich szkół, Oficerskich powinna znaleźć, a przede wszystkim w skryptoriach ośrodkach ośrodków kształcenia kadr wywiadowczych, kontrwywiadu, specjalnych jednostek policji, słowem tam, gdzie wszystkie instytucje mają kompetencje operacyjno-rozpoznawcze. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Miło mi, miło mi. Dziękuję. I pierwsze pytanie. A... Od chwili wstąpienia naszego do Unii Europejskiej na to wydawało nam się, że bezpieczeństwo jest demodę, bo jest dane raz na zawsze, za nami stoi wielka potęga ekonomiczna, wojskowa, wywiadowcza także skąd zainteresowanie w ogóle dziedziną bezpieczeństwa. To jest kontynuacja całej mojej drogi zawodowej. Jako młody człowiek, wstąpiłem do, do, do szkoły oficerskiej a później już w czasie pracy praktycznie cały czas w pierwszej linii zobaczyłem, że no niestety obronność przede wszystkim i bezpieczeństwo, zdobywanie informacji jest w stanie ocalić mniej i moich podwładnych od różnego rodzaju niebezpieczeństw, jakie na nas do nas docierają. Wyobrażamy sobie, że e, na przykład Twoja praca e, związana e, jeszcze z okresem, kiedy służyłeś w wojsku, to jest po prostu przejazd, rozminowanie, tak? Nie, nie ale no właśnie, a, ale e, w ramach gromu, w ramach agencji wywiadu, robienie tego samego na potencjalnie niebezpiecznym terytorium wymaga rozpoznania sytuacji wywiadowczej terenu, zdobycia informacji, jak rozumiem. E, problem jest bardziej złożony. Jednostki tradycyjne, inżynieryjne działają u nas w kraju, ewentualnie w ramach misji yy, bojowych czy też anz yy, poza granicami. Natomiast problem zaczyna się przy działaniach jednostek specjalnych, yy, gdzie operator, tak zwany bridger, ta osoba, która jest od torowania yy, wejść przejść. Także na niej spoczywa kwestia rozpoznawania, torowania obejść w systemach, pokonywania przeszkód, drzwi, okna, ściany, stropy, a, a, a kończąc na tym, że zwykła paczka, która sobie gdzieś tam leży w czasie operacji, to też jest jedna z przeszkód. I teraz, jak sobie z tym radzić? To jest kardynalne, fundamentalne pytanie, żeby z, zakończyć z sukcesem operację. Cała operacja, która trwa. Kilka, kilkanaście minut. Jej przygotowanie, zdobycie informacji to zajmuje kilkanaście dni czy też kilkanaście tygodni. Stąd umiejętność zdobycia, dotarcia do informacji, do źródeł informacji jest kluczowym elementem. Czy ja mam wziąć ze sobą rentgen czy endoskop? Czy mam to wysadzić, spalić, czy za przepraszam, przegryźć zębami? To jest wszystko wypadkowa wcześniejszych informacji. Też i doświadczenia, i trochę szczęścia. Na yy, moje szczęście, po tych dwudziestu kilku latach pracy, mam wszystkie palce. I, i niech tak zostanie, Wojtku. <grym> Oby tak było. Wyprzedziłeś w ten sposób moje pytanie. A chciałem się zapytać, dlaczego human, a nie na przykład e, bardzo głośno ostatnio wywiady takie jak Osin, czyli e, Biały Wywiad, e, Czyli penetracja źródeł otwartych, ale także takie wywiady, które odnoszą na przykład sukcesy na Ukrainie, bo to widać, czyli wywiad satelitarny, radiotechniczny, czyli nasłuchy i tak dalej. Ale zacznijmy od tego. Co to jest, Human? No, jest to najstarsza forma pracy wywiadowczej, czyli zbieranie informacji przez ludzi. Zasadniczo od ludzi, chociaż nie tylko, i to nie wiem, chyba od epoki neolitu nam towarzyszy. Z wywiadu osobowego wyszły kolejne specjalizacje, formy, kontrwywiad i, i pozostałe. W ciągu ostatnich stu lat, z tych dwóch podstawowych form rozwinęło nam się sześć następnych, czyli na dzisiaj mamy osiem tych zasadniczych form pracy wywiadu i wywiad osobowy. Niektórzy się z tym nie zgodzą, ale w mojej opinii niestety w dalszym ciągu, albo stety w dalszym ciągu będzie obecny, bo wszystkie informacje zdobyte z innych źródeł technicznych, z otwartych źródeł wymagają mm, sprawdzenia, dotarcia osobowego. Żaden polityk. A prawda jest taka, że wywiad strategiczny tym bardziej działa na korzyść strategii państwa i polityków. Żaden polityk nie podejmie swojej decyzji de facto politycznej bez upewnienia się, że dana operacja zbrojna czy też polityczna nie zakończy się sukcesem. To mieliśmy w przypadku prezydenta Obamy, przy operacji w Abadabadzie, gdzie, gdzie toczy siły specjalne mają wejść, to zadecydowało rozpoznanie osobowe. Wcześniejsze wypracowanie, oczywiście geoprzestrzenny wywiad w różnych formach, doprowadziło do tego, że ta operacja zakończyła się sukcesem, ale to Potwierdzenie nastąpiło przez element Humintowski i ostateczną decyzję prezydent podjął powiedział dobra atakować. Czyli odnosząc do tego o czym mówiłeś wcześniej czyli swoich doświadczeń, żeby wysadzić przysłowiową ścianę, najpierw musiałeś mieć potwierdzenie osobowe, że to jest właściwa ściana, jakiej grubości i w uproszczeniu oczywiście temu służy. W Humint. Humint e, może się wydawać Państwu, że jest to coś w rodzaju hollywoodzkiego filmu o Jamesie Bondzie, tak? No nie, niestety to jest bardzo żmudna praca, o czym obaj z Wojtkiem wiemy polegająca na wytypowaniu właściwego źródła informacji, zebraniu, następnie pozyskaniu tego źródła, bo też celem pracy wywiadowczej nie jest tylko albo głównie wykonywanie operacji w stylu Jamesa Bonda, tylko zbieranie informacji, na podstawie których, tak jak powiedziałeś, polityk podejmuje właściwe, no decyzję. ostateczną decyzję. I to wyjaśnia znaczenie Humintu, ale też wyjaśnia kluczową e, rolę wywiadu agenturalnego. We wstępie do swojej pracy upomniałaś się o dyskusję na temat... E, Reform służb specjalnych. Ona się oczywiście toczy w gronie eksperckim, na szczeblu politycznym, ale ty się upomniałeś o to, już jako wykładowca akademicki w swojej dziedzinie, żeby brali w niej udział zarówno byli funkcjonariusze, oczywiście, którzy znają, czyli środowisko służb specjalnych, ale przede wszystkim środowisko akademickie, żeby ta dyskusja podniosła się na stała się częścią nauk wojennych. Skąd e, taka decyzja, bo e, no e, wywiad jest z natury rzeczy he, hermetyczny, prawda? Jest otoczony tajemnicą. HUMINT jest e, szczególnie chronionym rodzajem działalności, bo chodzi o życie ludzkie. E, skąd twój apel? Apel nie bez kozery. Ta książka powstała na, została skończona w grudniu 2001 roku. I, I... 21. 20. Rozumiem. 2021 roku, oczywiście. I ta data jest o tyle ważna, bo dosłownie dwa miesiące później zaczęła się wojna w Ukrainie, która zmieniła postrzeganie pewnych problemów, pewnych obszarów przez czynniki decyzyjne polityczne. To jest pierwsze. Drugie. Pięć lat temu w środowisku akademickim z, z wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych została wymazana, wymazana nauka o obronności wojskowa. To jest niesamowite. Nie ma tego. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu mamy tylko i wyłącznie problemy bezpieczeństwa. Czyli to, co Sapiecha, Koniec Polski, Prądzyński, czy też kilku bardziej nam bliższych w latach dowódców popełniło o czym się w niektórych akademiach w dalszym ciągu uczy dzisiaj w Polsce to nie funkcjonuje to jest zrównane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo fitosanitarne bezpieczeństwo higieny pracy elektryków aktywność BHP BHP tak, jak najbardziej więc dzisiaj nagle się okazało że z powrotem komuś Przyszło na myśl, umieścić problem obronności w przestrzeni yy, dyskusji politycznej. Przykład: sprzed czterech miesięcy, czy trochę więcej, ustawa o obronności ojczyzny, gdzie wymienia się i to w kilku, w kilku punktach, kilka razy się przywieja kwestia bezpieczeństwa i obronności. Czyli siłą rzeczy. Po tych iluś miesiącach trwania wojny w Ukrainie, z powrotem się urodziło w świadomości polityków, że obronność musi funkcjonować. Bezpieczeństwo, obronność, one są blisko siebie, są ze sobą związane, ale to są dwie różne kwestie. W obronności walczymy, a nie tylko dbamy o bezpieczeństwo. Więc yy, według mnie, może jestem w błędzie, chociaż nie podejrzewam, Kwestia odtworzenia tego problemu na szczeblu naukowym jest bardzo, bardzo potrzebna na dzień dzisiejszy. I nie tylko na dzień dzisiejszy, na przyszłość tym bardziej. I jest w dalszym ciągu, trwa dyskusja, może i w kuluarach, przy kawie, przy herbacie, wśród akademickich wykładowców z zakresu wojska kiedyś nauk wojskowych o tym czy i jak zrobić aby ta, ten problem ta dziedzina z powrotem wróciła do nauk do nauk do środowiska naukowego bo to wzbogaci tym bardziej jeżeli mamy problem czy też myślimy o tym żeby udoskonalić nasz system służb specjalnych wsparcie uzyskiwane od Innych dyscyplin naukowych jest ze wszech miar pożądane. Wywiad to nie tylko zdobywanie informacji. Wywiad to też jest psychologia, socjologia, etyka, kwestie techniczne. I to, co lat temu 30-40 funkcjonowało w służbach, gdzie były piony zajmujące się kwestiami technicznymi, stricte technicznymi, technika specjalna, która działała na Arcy naszą działała. Bardzo dobrze działała. Osoby, które potrafiły nie tylko coś wycyzelować, prawda? Zrobić arcydzieło, które pięknie wyglądało, ale to działało. Miało swoje ukryte, ukryte, ukryte aktywa. Natomiast dzisiaj w znacznej mierze niektóre służby, nie mówię, że nasze, ale patrząc po innych naszych kolegach, po sąsiadach, posiłkują się tym, co jest dostępne na zwykłym rynku cywilnym. Dla normalnego detektywa z takiej czy innej profesji. To, to trąci takim małym profesjonalizmem. Dokładnie tak, ale no z tego wynika, że my straciliśmy pewną ciągłość myślenia o systemie obronnym, ale jak w takich warunkach reformować też służby specjalne. Mam na myśli nie tylko sam system sił zbrojnych i służb, ale ty, w, zachęcając środowisko akademickie i czytelników swojej książki do podjęcia badań na temat dziedziny bezpieczeństwa i obronności, odnosisz się też do. Pewnej historycznej tradycji w Polsce. Ja zacytuję, że aktywność konspiracyjna, szpiegowska, kontrwywiadowcza, nawyki z tym związane pozwoliły Polakom zachować tożsamość narodową w najcięższych chwilach naszych dziejów. Zgadzam się z tym i nie tylko, dlatego że powrót do takiej tradycji to jest element budowania świadomości społecznej, obronnej, takiej powszechnej obrony. Czy nie uważasz, że w ogóle ten aspekt w, se, w systemie obrony cywilnej jest ba, bardzo pomijany i marginalizowany? Znaczy, Robercie, powiedzmy sobie, na dzień dzisiejszy nie ma obrony cywilnej u nas. To tylko jest hasło. Dzisiaj staramy się bardzo szybko cokolwiek odtworzyć. Są zaszłości kilkunastoletnie, gdzie, gdzie obrona cywilna została no, no, wykorzeniona. I dzisiaj. Ta nasza tradycja, to co kiedyś było tradycją, co w latach słusznie zwanych niesłusznymi zostało w tej czy w innej formie wykorzenione, no mnie się wydaje, że trzeba wrócić. Widzimy, co jest w Ukrainie, co się dzisiaj dzieje, to co wcześniej się działo także w innych rejonach świata. Wspomnijmy Izrael. Jak to funkcjonuje, jak w dalszym ciągu funkcjonuje. Czyli te nasze stare nawyki, to co nasze prababki, babcie, dziadkowie, ojcowie yy, przyjęli, mieli i, i, i to było czymś normalnym, żeby nie o wszystkim rozmawiać, nie z każdym, yy, że zaufanie ma się tylko do tych swoich najbliższych. A najbliżsi mieli wpojone, że pewnych rzeczy nie wolno robić, bo inaczej będziesz wykluczony ze środowiska, ze społeczeństwa, z rodziny. To, co jeszcze w dalszym ciągu dzisiaj funkcjonuje na dalekich rubieżach cywilizacyjnych, gdzie lojalność wobec własnej grupy społecznej jest rzeczą nadrzędną i wobec rodziny. I do tego trzeba wrócić, bo widzimy, że tylko takie elementy są. Uodpornione na wszelkiego rodzaju działania kontrwywiadowcze, czy też wywiadowcze, w zależności w którym, z którego punktu patrzymy, strony przeciwnej. To, co jest dziś w Ukrainie, to jak oni walczą, to jest popatrzmy na terenie, owszem, to jest jedno, ale to, co jest na zapleczu wojsk rosyjskich, to jest realna, regularna walka asymetryczna, partyzantka komunikacja, łączność wykonywana jest w sposób, to co jest tu opisane w tej książce, w sposób agenturalny. I to funkcjonuje, przynosi efekty. Błędy się zdarzają, dlatego czasami, prawda, jakaś grupa niestety ginie. Ale, ale yy, to daje szansę na odwrócenie yy, toku działań mocniejszego przeciwnika. A Ukraińcy walczą dzisiaj z państwem, które jest znacznie, znacznie zasobniejsze w element ludzki i w element sprzętowy. Odpowiedziałeś no, chyba na najważniejsze moje wątpliwości, bo ja cały czas apeluję i o wzmocnienie obrony cywilnej, ale też pytam wszystkich swoich gości: co ma robić społeczeństwo na wypadek wojny? Nie jesteśmy ani w żaden sposób dobrze poinformowani, ani zorganizowani. Co gorsza, Polacy nie mają świadomości tego, co może nas spotkać i z jakich wzorów czerpać. Mówiłeś o partyzantce na Ukrainie, prawda? Dobrze, tylko do tego jest potrzebna świadomość, że ofiarność, solidarność, pewne wartości, ale też sposób zorganizowania, a kluczem do tego jest właśnie świadomość zagrożenia, świadomość, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem i jak się w takich warunkach zachować. Wróćmy do Humintu. Nie ulega wątpliwości, że zachodnia Europa jest dokładnie zinfiltrowana przez rosyjską agenturę na różnych poziomach: politycznym, agenci wpływu, gospodarczym, prorosyjskie lobby gazowe, ja bym tu wymienił w Niemczech. Z drugiej strony wojna w Ukrainie wykazała, że ten wywiad osobowy rosyjski albo popełnił błędy, albo gdzieś jakiś zgrzyt na szczeblu politycznym nastąpił. W każdym bądź razie nie zadziałał poprawnie. Z trzeciej przysłowiowej strony mamy wspaniałe rezultaty wywiadu technicznego, satelitarnego, co widać na obrazkach z wojny Amerykanie, Brytyjczycy pewnie im informujemy Ukraińców o gdzie mają uderzyć, gdzie znajdują się siły rosyjskie. Pytanie brzmi następująco: Czy to zmierzch Humintu, czy początek renesansu, tego rodzaju wywiadu. To jest troszeczkę być może rozmowa akademicka. W mojej ocenie, ale patrząc przez to, co się przez ostatnich tych 22 czy 3 lata dzieje w, tej, w, tej, w tym obszarze. Na pewno ulegnie tak jak przez setki czy też tysiące lat, wywiad ulegał zmianom, dostosowywał się, była przemiana. Tak samo jesteśmy dzisiaj świadkami zmiany w podejściu co do realizacji, sposobu realizacji, jak i filozofii w ogóle funkcjonowania Humintu. Ten Humint, który był znany z okresu początków XX wieku i, i, i drugiej połowy XX wieku, czasy zimnej wojny, troszeczkę już jest zdezaktualizowany. Jest inna forma na pewno, bo inne narzędzia, inne środowisko, gdzie się pracuje, jest inny dostęp. Nie ma aż tak częstych konieczności wykradania dokumentów z kasy pancernej, prawda, bo przez głównie błędy ludzkie te dokumenty czasami się znajdują w przestrzeni otwartej, elektronicznej, takiej czy innej w otwartych źródłach czy też w chmurze pod takim czy innym adresem. Stąd dzisiaj Humint musi się przeformować. Niektóre metody pracy Humintu zresztą są obecne, były są i będą obecne także w innych formach, bo werbunek osobowy jest przeprowadzany praktycznie biorąc w każdej formie pracy wywiadu, bo to albo się źródło łowi, albo się łowi swojego przyszłego pracownika. Tylko efekt końcowy jest troszeczkę inny. Stąd na pewno nastąpi zmiana w filozofii samego Humintu. Nastąpi zmiana w umysłach oficerów, funkcjonariuszy wywiadu osobowego. Ale czy to będzie płynne i szybkie, to jest zależne nie o tyle od samego wywiadu, co od zwierzchników, od czynników politycznych. Jeżeli państwo funkcjonuje sprawnie, to wywiad czy też służby specjalne w, naszym, w naszych realiach yy, funkcjonują tak, jak, jaka jest wola polityczna i potrzeba polityczna. Nie ma miejsca na to, żeby sobie kontrwywiad, wywiad czy też obserwacja satelitarna, latanie dronami odbywało się bez wiedzy, zgody i jakiejśkolwiek koncepcji czynnika politycznego. Od zwierzchników służb specjalnych zaczyna się i na nich się kończy kierowanie działalnością. I czy to będzie HUMINT, czy będzie wywiad obrazowania, czy będzie wywiad geoprzestrzenny, czy cokolwiek innego, pomiarowy, to tylko i wyłącznie kwestia polityków, ich głowy, ich wizji, o ile takowa jest, ich decyzyjności, bo kwestia finansowa wbrew pozorom, to nie są duże pieniądze. Jak na skalę takiego państwa jak my. No to wróćmy na nasze podwórko. Hmm. Zarówno ty, jak i moi inni rozmówcy, e, mówię tu o pułkowniku Grzegorzu Małeckim, pułkowniku Derlatce, e, generale Huni, czyli byłych e, szefach Agencji Wywiadu, zwracają uwagę na pewien kluczowy problem, który blokuje jakiekolwiek e, Unowocześnienie, modernizację, zmiana koncepcji pracy wywiadowczej, struktury naszego wywiadu. Dlaczego Twoim zdaniem politycy traktują służby specjalne, szczególnie wywiad, nie w kategoriach najsprawniejszego instrumentu państwa, tylko wielkiego problemu, z którym nikt nie potrafi sobie poradzić? W związku z tym. A trzyma, politycy się trzymają od wywiadu jak najdalej mogą i um, to nie jest tak, że wywiad sam siebie zadaniuje, kontroluje i um, rozlicza z pracy, ale jest e, e, rów do zasypania między politykami a wywiadem. Czy to wynika z niekompetencji polityków? Czy to, czy, czy to być może jest jakaś obawa urojona przed grą polityczną, zaszkodzeniem sobie z powodu takich, a nie innych działań wywiadu? Jeżeli jakieś obawy przed grą polityczną, to to dotyczy tylko tych polityków, którzy działali jeszcze w starym systemie. Bo wśród młodych polityków tej obawy, podejrzewam, nie widać. Jej nie ma. Natomiast mnie się wydaje, że jest ten cały problem leży w, w obszarze nieznajomości, niewiedzy, niechęci do zapoznania się z tym problemem. Wszelkiego rodzaju programy, które były dedykowane do środowiska politycznego, to kiedy, co, co się kiedyś było prowadzone w Akademii Obrony Narodowej, te studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa czy też obronności państwa, tam ten problem, jak działa, do czego służy, po co są te służby, był dosyć jasno i fachowo przedstawiony. Jeżeli takich programów nie ma, albo być może są, a politycy nie mają możliwości skorzystać z tej wiedzy, to mamy efekt taki, jaki jaki obserwujemy dzisiaj. Yy, wywiadu służb specjalnych nie należy się bać. One są po to, żeby pomagać. To no, tak jak ze skalpem. Hmm. On służy do niesienia pomocy. Oczywiście, można się nim skaleczyć, jak się ktoś nim nie potrafi posługiwać. Bo można kogoś zarżnąć tym skalpelem. No, no, życie. Ale trzeba wiedzieć, yy, pójść, zobaczyć, jak wygląda przecinanie, może polityk nie jest od tego, żeby być ekspertem od wywiadu, czy od kontrwywiadu, od, od łapania takich czy innych prawda, elementów osób zamieszkanych w afery korupcyjne, tym podobne polityczne. Od tego nie są politycy, od tego są służby, ale trzeba wiedzieć, co te służby mogą zrobić, czym mogą pracować i, i, i jakie z tego są efekty. Przepraszam, ale oglądanie filmów um, z Hollywood, czy też filmów um, ze wschodniej granicy, prawda? Sztyrlic, Hans Klos i tym podobne rzeczy. Umówmy się. To jest fabuła. To, co obligatoryjnie wprowadzić politykom w chwili obejmowania funkcji wyborczej, czy z nominacji, a Przedmiot pod tytułem Obronność, jak wykorzystywać służby". Ja oczywiście tu przerysowuję sytuację, ale przypomina mi się rozmowa z Wincentem Sewerskim, który mówił, że w Szwecji obligatoryjnie właśnie każdy polityk przechodzi kurs na temat obronności i bezpieczeństwa. było tak bardzo dobrze powiedział. W każdym mądrym skomponowanym środowisku politycznym w innych państwach coś takiego w takiej czy w innej formie jest obecne. Nie tak dawno, no dobra, kilkanaście lat temu, coś takiego było robione na przykład w MEZEcie, gdzie wyjeżdżając na placówkę taką czy inną, dyplomata czy też przyszły dyplomata otrzymywał odpowiedni zasób wiedzy i informacji. Czasami połączony także z treningiem praktycznym. To jest konieczne. Nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli ktoś przez. Ileś godzin e, będzie mógł wysłuchać, podyskutować, bo to jest kwestia dyskusji, typowe konwersatorium, e, z ludźmi, którzy rzeczywiście zjedli zęby. Nie są teoretykami, tylko praktykami. I stąd też moja prośba o to, żeby taki program naukowy, akademicki, e, był uruchomiony. Między innymi też i dlatego, po to, aby te osoby, które Później, być może za jakiś czas, nie od razu na drugi dzień, ale za lat 10, 20, zostaną politykami tego pierwszego sortu, będą premierami, prezydentami czy też szefami resortów, żeby wiedzieli, po co te służby są i dlaczego one są powołane do pracy i jego i wspomagania jego działalności, jego aktywności na arenie politycznej, gospodarczej, międzynarodowej. Takie coś. Powinno być. Kiedyś było. Trzeba to po prostu na nowo uruchomić, przypomnieć. To sytuacja bezpieczeństwa, sytuacja militarna kraju wskazywałaby na to, że takie programy, które proponujesz, to są już programy Rzekłbym o charakterze bardzo nagłym, wręcz ratunkowym i alarmowym, bo sytuacja bezpieczeństwa, jak sam powiedziałeś, ewoluuje. Ale też ewoluuje, powiedziałeś, praca wywiadu. W związku z tym, jaka jest Twoja wizja reform naszych służb szerzej, wywiadu szczególnie, ale też z Twojego doświadczenia akademickiego już? Jakie elementy szkolenia powinno się w pracy, w szkoleniu funkcjonariuszy zmienić? To nie jest nic odkrywczego, prawda? To ja tutaj nie, nie odkrywam Ameryki i, 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 i tym podobnych rzeczy. Nie, nie. Wzorujmy się na rozwiązaniach, które okazały się skuteczne, a które są wprowadzone wśród naszych partnerów. Na pewno uda nam się wtedy pozbyć tych błędów, które oni popełnili, bo oni w byli, działali zupełnie po omacku przy dużych nakładach finansowych. Mamy okazję, a materiały są dostępne, skorzystania z dobrych wzorców, oczywiście dostosowując ich do naszej specyfiki, bo nie potrzebujemy wszystkich form. Pracy dzisiejszych, dzisiejszego wywiadu rozwijać do takiego poziomu, jak mają Stany Zjednoczone czy Francja. Ale niektóre elementy już zresztą są wprowadzane, czy, czy obrazowanie, czy też wywiad geoprzestrzenny u nas na nasze potrzeby jest rozwijany i to zaczyna działać. I sugeruję, aby, aby powstała forma wywiadu wieloźródłowego. Czyli nie pięciu osób, tylko pięciu różnych sposobów zdobywania informacji, czy też ośmiu sposobów zdobywania informacji. I to się przełoży z automatu na wywiad wielo i analizę wieloźródłową, co znacznie ułatwi proces podejmowania decyzji politycznych, decyzji gospodarczych, strategicznych. I da większe szanse na właści dokonywanie właściwego wyboru co do strategii działania i funkcjonowania całego z państ państwa, społeczeństwa, a też i pojedynczych ogniw naszej, naszej gospodarki. No tak. I przede wszystkim zaoszczędzi pieniądze podatnika, Znacznie. czyli państwa i nasze. I ja tylko przypomnę, dodam, ile czasu Amerykanom zajęło. Zajął powrót do Humintu. Cały Zachód był w latach 80. i 90. zachwycony wszelkimi rodzajami wywiadu poza wywiadem agenturalnym i w kontraście do tego Służby rosyjskie, być może na tle swojego zacofania technicznego, ale zawsze preferowały wywiad agenturalny. Tak, słynne koncepcje aktywnych operacji, agentów wpływu, narodziły się właśnie w Związku Sowieckim a i są kontynuowane z dużym powodzeniem przez Rosję. W związku z tym, no, ma, masz rację, po co wchodzić przysłowiowe, na przysłowiowe grabie, skoro Amerykanie już doszli do tego wniosku. Rzeczywiście kopiujmy i do, dostosowujmy gotowe Do no, możliwości, tak. Tak. jak najbardziej. Y, mamy, mamy możliwość, mamy też jeszcze jeszcze kilka elementów, które mogą y, posłużyć za wzór... Przy kształceniu, przychowywaniu, przy, przy rozbudowywaniu pewnych elementów nie wszystko zostało wyrzucone do lamusa. Dzięki Bogu, jest dużą okazją w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej na to, aby pewne procesy reformy już rozpocząć, wdrożyć, udoskonalić. Tym bardziej, że zależy to naszym przyjaciołom, naszym partnerom. Za Oceanu, ale też i z Europy. Wielka Brytania i Francja, Włosi także byliby zadowoleni, gdyby w naszych służbach znaleźli partnera godnego współpracy z ich strukturami. Przed programem, przyznam się, rozmawialiśmy. O potrzebie lepszej koordynacji pracy generalnie z systemu bezpieczeństwa służb, bo służby specjalne są przecież elementem systemu bezpieczeństwa, systemu obronnego między innymi. Jak oceniasz obecny stan? A czy system bezpieczeństwa, czy system koordynacji jest właściwy, czy musimy jednak popracować? Przede wszystkim nigdy nie będzie sytuacji takiej, że będzie to idealnie funkcjonowało że nie będzie, będzie zgrzytów. Naszym szczęściem, albo też i nieszczęściem, jest to, że to, co dzisiaj mamy, ten układ, ten algorytm działania, nigdy nie uległ realnemu egzaminowi, sprawdzeniu. To jest nasze szczęście. A nie jesteśmy mocarstwem, które jest na, pierwszym, prawda, na pierwszej linii ognia. To jest nasze szczęście. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba poświęcić troszeczkę wysiłku na to, żeby to zmodernizować. Organizacyjnie analiza, wielo, analiza systemowa tutaj się kłania. Są ludzie, którzy są w stanie z racji swojego doświadczenia pomóc. Są eksperci, którzy. Być może w innych dziedzinach pokrewnych wywiadowi czy też służbą specjalnym się specjalizują i mają osiągnięcia. Trzeba po prostu utworzyć odpowiednią grupę ludzi, która będzie miała zgodę polityczną, wolę polityczną ze, ze wszystkich kierunków, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku. Nieważne, czy ktoś chodzi w granatowym garniturku, w czarnym czy na zielono, to jest bez znaczenia. Jak się zacznie yy, w, 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 przeciekać nam kadłub, to wszyscy pójdziemy na dno. I to jest według mnie ostatnia chwila na to, aby zmodernizować. są trzeba powiedzieć, że kwalifikacja, yy, która powstała w wyniku doświadczeń zebranych podczas mieszania farby w, do powielaczy w piwnicy, to nie jest kwalifikacja tego, aby być szefem firmy wywiadowczej czy też kontrwywiadowczej. To, że ktoś przez ileś lat podpalał świeczki przed domem generała, też go nie czyni eksperta w zakresie działań wywiadu i służb specjalnych. Przepraszam, ale taka jest prawda. To niewola polityczna powinna stawiać człowieka na czele zespołu ja to nazywam Grupy ogierów czystej krwi, gdzie testosteron buzuje. I tam, żeby takie coś ogarnąć i trzymać, to trzeba mieć naprawdę duży, silny charakter i całkiem niezłe ręce, żeby to wszystko ogarnąć. I kompetencje. I kompetencje przede wszystkim, żeby to działało. Cały czas gdzieś koło mnie jest sylwetka Sławka Petelickiego, który potrafił. Grupę totalnie roz... różnych osobowości, wariatów, silnych charakterów. silnych charakterów, naprawdę i tak dalej, chwycić i coś z tego utworzyć. Oczywiście w innej skali niż służby specjalne, ale to jest dowód na to, że można i tacy ludzie są w tym kraju. I, i e, trzeba tylko poświęcić trochę czasu. Trochę cierpliwości, być może wypić zbanek kawy, może herbaty, a może coś więcej, i wypracować wspólną platformę. Dobra, wspólne stanowisko, i dać możliwość yy, współpracy, czerpania wzorców z innych, zaprzyjaźnionych krajów, gdzie to yy, działa i funkcjonuje. Byłeś, widziałeś, ja też byłem, widziałem. Yy, są osoby, które posiadają kompetencje. To, że ktoś ma przeszłość taką czy inną, to go nie dyskwalifikuje. Gdyby tak było, po pierwszej wojnie światowej nie powstałoby państwo polskie, tylko dlatego, czy też służył w tym państwie, tylko dlatego, że ktoś służył w armii carskiej, jak ktoś w armii austro-węgierskiej. Właśnie ta różnorodność powodowała w początkowym okresie, że nasz wywiad w tamtym czasie był bardzo dobry. Miał wiele suk sukcesów i, i informacje wyciągał zarówno w Berlinie, jak i w Moskwie. Po kilku latach, kiedy się już w piórka takie czy inne osoby ustroiły, ten wywiad poniósł kilka klęsk. To jest prawda, to jest historia. I teraz, żebyśmy nie popełnili takich błędów, trzeba z tego czerpać, trzeba usiąść, trzeba grupę ekspercką robić jak najszerszą. Oczywiście odpowiednimi kwalifikacjami, z ukłonem także do środowiska politycznego, bo tego się nie da uniknąć. I wypracować zgodnie z wolą i, i pomysłami naszych partnerów politycznych i wojskowych, coś, co będzie sprawnym elementem systemu koalicyjnego zdobywania informacji, walki kontrwywiadowczej, walki technicznej, rozpoznania itd. itd. To jest nasza przyszłość. Mam nadzieję, że jak najszybciej ktoś nastąpi. Proszę Państwa, puentując naszą audycję, nie bójmy się zmian, ale postawmy na czele całego procesu ludzi kompetentnych, a nie tylko wiernych. Natomiast odnosząc się do pozycji Wojtka. Zachęcamy Państwa do przeczytania. Dowiecie się Państwo więcej i o samej koncepcji służb specjalnych i o Humincie, czyli wywiadzie agenturalnym. I to będzie chyba najważniejsza puenta. Polecamy pozycję Wojtka Staniuka przede wszystkim politykom. Dziękuję Państwu. Była to audycja bezpieczeństwo, nasz kolejny odcinek. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Już teraz. dziękuję.